Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na mojej prezentacji na dzisiejszej konferencji Javeloper. Jestem Tomek, jestem z Wrocławia. Może przerzućmy na pierwszy slajd prezentacji. Tak, jestem Tomek, nadaję do Was z Wrocławia, gdzie mieszkam i pracuję. Na co dzień pracuję dla firmy Sportradar, gdzie jestem Head of Engineering oraz Headem naszego wrocławskiego biura. To biuro dopiero zaczyna się i mamy dopiero 10 osób, planujemy więcej, więc jeżeli chce ktoś dołączyć do tej przygody budowania firmy razem ze mną, to teraz jest naprawdę najlepszy moment. Ale tyle o mnie, nie będziemy tu robić prywaty, czas na prezentację. Słuchajcie, prezentacja, którą dzisiaj dla Was przygotowałem, to porzućcie wszelką nadzieję Wy, którzy tu wchodzicie. Z angielskiego abandon all hope, ye who enter here. I pewnie wielu z Was kojarzy ten cytat, prawda? Ja w ogóle lubię w swoich prezentacjach mieć jakiś motyw przewodni, jakąś główną historię. I ten cytat pewnie większość z Was gdzieś tam rozpoznaje jeszcze pewnie ze szkoły, no bo jest to oczywiście cytat z boskiej komedii Dantego. Natomiast pytanie, czy to boska komedia będzie naszym dzisiejszym motywem przewodnim? Otóż nie. Motyw przewodni będzie zupełnie inny. Inspiracja do tej prezentacji przyszła mi z zupełnie niespodziewanej strony. Otóż cały motyw przewodni, całą historię tej prezentacji, muszę tu podziękować, zawdzięczam mojemu bratu, który na ostatnie urodziny dał mi grę. Grę, która jest absolutnie świetna i tą grą, pewnie część z Was ją kojarzy, jest Hades. Kto kojarzy grę Hades, wie, że to jest rewelacyjna gra. W ogóle chyba najwięcej nagród Game of the Year w 2020. Nie wiem, czy te najważniejsze, chyba nie te najważniejsze, ale ilościowo najwięcej. Świetna gra, także nie dość, że mój brat sprawił mi świetny prezent, to jeszcze do tego wymyśliłem dzięki temu historię do tej prezentacji. Więc słuchajcie, o co chodzi w grze dla tych, którzy w nią nie mieli okazji zagrać? Hades jest grą typu roguelike. Grą typu roguelike, czyli mamy naszego bohatera, w tym przypadku jest on, o ile dobrze wymówię, Zergius, który jest synem Hadesa i próbuje uciec z piekła. Gra w ogóle dzieje się w takiej antycznej Grecji, świat greckich bogów i tak dalej. I ten Zergius nienawidzi swojego ojca, nienawidzi Hadesa i próbuje uciec z piekła. No i jak to w grach typu roguelike, przechodzi przez losowe komnaty, musi pozbyć się ton przeciwników, których jakiś zły ojciec na nich nasyła, no, żeby po prostu uciec z tego piekiełka. I ta prezentacja, ta gra w jakiś sposób natchnęła mnie, zainspirowała mnie do tego, żeby stworzyć tą prezentację. Bo czasami ta nasza praca to jest taka trochę męka, trochę walka, ciągle nowe problemy się pojawiają. Wydaje nam się, że już coś udało się załatwić, a tu pojawiają się nowe problemy. Znowu coś się dzieje, znowu jakiś problem, który trzeba rozwiązać. Więc stąd ta inspiracja, że trochę to tak wygląda i zawsze tak jak w grach typu roguelike jest jeszcze jedna ważna sprawa. Kiedy już przejdziemy jakiegoś etapu, ale niestety zginiemy, no to zaczynamy grę od początku. Dlatego Hades ogólnie ta gra bywa frustrująca, jak już jesteśmy prawie przy końcu, ale zginiemy, wracamy do początku. Ale tak samo czasami jest w tej naszej pracy, w tej branży IT. Wszystko już jest dobrze, nagle jakiś problem się pojawia i musimy zaczynać od nowa. Więc słuchajcie, taką historię dzisiaj sobie trochę opowiemy. Także cofamy się do czasów antycznej Grecji, więc proszę bardzo, zaczynamy naszą historię. Żeby historia mogła być pełna, no to musi mieć naszego bohatera, prawda? Więc naszym głównym bohaterem będzie dzisiaj ten oto gość. Skoro mamy bohatera, wypadałoby dać mu jakieś imię, prawda? Jak myślałem nad imieniem, to oczywiście największym greckim herosem był Herakles, ale drugą moją zasadą jest taka, że jakby to powiedzieć, nie wyobrażam sobie prezentacji bez naprawdę czerstwego suchara, więc to nie będzie Herakles, ale ponieważ jesteśmy na konferencji Javeloper, no to nazwijmy sobie go Javaklesem. Więc tak, podejrzewam, że gdzieś tam po drugiej stronie nastąpiło teraz lekkie zażenowanie, ale tak jak powiedziałem, musi być dobry suchar. Więc mamy naszego głównego bohatera. Jest nim Javakles. No i Javakles był sobie takim radosnym, greckim chłopkiem, mieszkał sobie w oliwnym gaju, czy tam w winnicy i mógł tak spędzić całe życie, mógł spędzić to życie popijając sobie oliwę, jedząc sobie oliwki, czy pijąc sobie winko, mógł tak spędzić całe swoje życie, sielankowo, pięknie, spokojnie. Natomiast Javakles nas słuchał się, że kurde, w tej branży IT to jest super, niedużo się robi, a można dużo zarobić, w ogóle lekka, fajna praca, przyjemna, klikasz w komputer, a tu wypłata przychodzi, więc stwierdził, dobra, rzucam to moje sielskie, greckie życie i idę na studia. Stwierdził, że idzie na studia, poszedł na te studia kierunek informatyka, oczywiście wszystko super, nie, jest moc, byliśmy tam wszyscy,
przechodzi przez te studia, zdobywa te kolejne, wiecie, arkana wiedzy, już umie napisać nawet jakiś tam prosty kompilator, nawet analizę matematyczną poznał. No i kończy te studia, no i staje przed wielkim wyborem, albo już na studiach staje przed wyborem, dobra, no to co ja będę w życiu robił? I tak samo jak w grze, tak samo tutaj w życiu Javakles musi wybrać swoją klasę specjalizacji. Więc wybierzmy dla niego ścieżkę, kim ten Javakles zostanie. No i oczywiście jak to w branży IT, mamy parę różnych opcji, więc możemy zostać tak. Po pierwsze menadżerem. Menadżer jest charakterystyczną klasą posługującą się biczem, którą może poganiać swoich pracowników. Jest to klasa, mówię to jako menadżer, charakteryzująca się raczej dużą siłą, ale małymi punktami inteligencji. Natomiast wiecie, no menadżer, jedna z opcji. Dalej mamy testera z charakterystyczną siatką, w której łapie bugi. Tester, który szuka błędów, łapie te błędy, eliminuje te błędy. No i last but not least zostaje nam wojownik walczący na froncie, czyli developer. Developer, który walczy z kodem, buduje te nasze aplikacje, buduje te rozwiązania. No więc którą klasę dzisiaj wybierzemy? Wydaje mi się, że odpowiedź jest w miarę prosta. Pewnie byśmy pozgadywali, gdybyśmy mogli się zobaczyć. Natomiast jesteśmy na konferencji, która nazywa się Javeloper. Jesteśmy na konferencji dla deweloperów, więc chyba wybór jest prosty. Nasz Javakles wybiera ścieżkę dewelopera, więc stwierdza, ok, zostaję programistą, zostaję deweloperem, w tą stronę będę się rozwijał. Czas wybrać się na ten wspaniały, cudowny rynek pracy, który tyle obiecuje, te firmy IT, te cudowne, owocowe czwartki, te wszystkie klimaty i tak dalej. Więc jako deweloper zaczyna swoją karierę. No i cóż, wierzę, że ten świat jest piękny, prawda? To wejście do świata IT to są piękne wrota, za nimi rajski Eden, tak jak wspomniałem, klikanie w komputer, wypłata, owocowe czwartki, benefity multisporty, wypłata na czas, młody dynamiczny zespół, wszystkie te rzeczy. Natomiast jak to się okazuje, wyobrażenia to jedno, a rzeczywistość czasem potrafi spłatać jakieś figle, więc developer zamiast wybrać te drzwi, niestety staje przed zupełnie innymi drzwiami, do których decyduje się wejść. I zamiast do rajskiego miejsca, zamiast do cudownego miejsca, gdzie można powiedzieć, kod sam się pisze, a testy zawsze są zielone, trafia w zupełnie inne miejsce, trafia do piekła. Więc trafia do piekła, rozgląda się zdziwiony, co tu się dzieje, gdzie ja jestem, miało być pięknie, a tutaj śmierdzi siarką, gorąco i tak dalej. No i patrzy na ścianie, a tam piękny napis Hades. No ale coś nie do końca się zgadza, bo piekło to nie był Hades w greckiej mitologii, tylko Tartar, więc pojawia się też on, pojawia się władca tych piekieł, czyli to już jest Hades. No więc teraz o co chodzi? Tu Hades, tam Hades. O co chodzi? No i co się okazuje? Jak tu Javakles nasz patrzy, okazuje się, że Hades na tej ścianie to jest Hades spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy 5000 i tak dalej. Natomiast Hades to jest pan Hades, który jest szefem tej całej firmy. Czyli mamy firmę Hades, Hades spółka z o.o., w której jest Hades. I co się okazuje? No i Javakles myślał, że tutaj będzie pięknie, natomiast pan Hades nie okazuje się przyjemnym, miłym gościem, tylko pojawia się tutaj Janusz Alfa Biznesu. I Janusz Alfa Biznesu mówi, nie, 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 panie Javaklesiku, 15K to jest tutaj dla zarządu, dla pana jest tam biurko w kącie i stary komputer po pani Anetce. Więc początek, umówmy się, jest słaby, nie? Początek jest słaby, miał być zupełnie inaczej. Wyszło jak wyszło, no to co można zrobić? No Javakles jest młodym, energicznym gościem. Skończył studia, chce się rozwijać, chce działać, więc myśli sobie, kurde, dobra, trafiłem w to miejsce, jest średnio, jest to takie piekiełko, ale najważniejszy jest ten kod, który robię, te rozwiązania, które buduję. Więc ja tu zawalczę o to, żeby to piekło zmienić w ten raj, który sobie wyobrażałem. Ponaprawiam to wszystko, zrobię to jak należy. Więc Javakles wchodzi do tego piekła. Zresztą jak widzieliście na poprzednim slajdzie, jeszcze cofnę, jest taka brama, on wchodzi do tego piekła z myślą, ok, ja stąd ucieknę, naprawię to wszystko, będzie to ten rajski ogród. Więc wchodzimy razem z nim do piekła. No i co się dzieje? Próbujemy tej pierwsze podejście. Tak jak w grze były te próby ucieczki, tak samo my próbujemy wyrwać się teraz z tego piekła. I będziemy spotykać różnych przeciwników. Więc Javakles wchodzi, pierwsze podejście. No i oczywiście jak to początek? Jak każdy początek pamięta ten początek swojej kariery, wszystko wydaje się łatwe do zrobienia, na pewno będzie dobrze. Dopiero co skończyłem studia, ale wszystko wiem, przecież też napisałem czata tam po soketach, jakiegoś rozproszonego, takie rzeczy, to pach, teraz wszystko stoi przede mną otworem, nie? No i czuję tą siłę. Javakles czuje tą siłę, zaczyna naparzać ten kod, komituje ten kod, coraz to nowsze rozwiązania i tak dalej. I nagle przed nim staje jego pierwszy przeciwnik.
pierwszy przeciwnik, który przeszkadza mu dotrzeć do tego wymarzonego miejsca. I oto i on. To jest nasz pierwszy przeciwnik. I teraz tak, ci, co kojarzą mitologię grecką, albo chociażby grę w Heroesy, to na pewno kojarzą, czym jest ten potwór. Jest to oczywiście meduza. Meduza, czyli charakterystyczna z mitologii greckiej postać z wężami, jadowitymi wężami zamiast włosów. I te włosy miała takie mocno poplątane. I czego symbolem będzie tutaj ta meduza? Ano ta meduza to jest symbol spaghetti kot. Tak jak jej włosy są poplątane, tak samo nasz kot może być poplątany jak spaghetti. Ciężki do zrozumienia, ciężki do utrzymania. Więc meduza używa swojego skilla i sprawia, że kot Jeffa Klesa zmienia się w spaghetti. Bo on pisał ten kod, nawalał tego kodu ile mógł. Ale niestety nikt nie nauczył go testowania. Ale niestety nikt nie nauczył go jakichś takich zasad clean kodu. Zatem w tych projektach zawsze pisał samemu, więc jak zrobił klasę na 8000 linii, to jeszcze przez tam jakiś tydzień ją ogarniał, więc nie musiał się szczególnie przejmować tym, jak to będzie później. Nigdy do niej nie wracał, kończył się przedmiot, zamknięte. Więc ten kod zaczyna być strasznie zagmatwany. I to się tutaj dzieje. I w każdym, jakby zmierząc się z każdym przeciwnikiem, chciałem wam opowiedzieć taką historię, jak to w praktyce wygląda, co się dzieje. I słuchajcie, ten spaghetti code i to testowanie, jakieś zasady czystego kodu wydaje się podstawowymi rzeczami, ale miałem parę okazji, gdzie pracowałem naprawdę z ludźmi, którzy mieli wiele lat doświadczenia, a tych podstawowych zasad nie potrafili zrobić. Nie znali ich, nie stosowali ich. I tu mam taki przykład, jedna z moich ulubionych historii, to jest kolega, z którym miałem okazję pracować w jednym zespole, który po prostu nie umiał pisać testów. I on przez to, że nie umiał pisać testów, no, plątał te rozwiązania, popełniał błędy i tak dalej. Więc zawsze przy code review trzeba mu było to wytknąć. I w pewnym momencie on przestawał już pokazywać to code review i po prostu na przykład zakomentowywał te testy, jeżeli mu nie przechodziły. Nie mógł sobie z tym poradzić, nie chciało mu się tego, więc zakomentowywał testy przed commitem i jeszcze nie dawał tego do code review, żeby nikt tego nie zauważył. Ale że ja byłem sprytniejszy akurat i zauważyłem, że code coverage spada, no to mówię, no dobra, no to jak to przeszło w ogóle bez code review, bez niczego, jeszcze pokrycie testami spadło, no to się jeszcze bardziej wycwanił i zaczął zakomentowywać same asercje. Czajcie klimat. No, coś niesamowitego, a to był gość, który miał 10 lat doświadczenia. Więc takie rzeczy, no niestety, ale nawet ludzie z dużym doświadczeniem często nie ogarniają tych podstaw. I ten kod zaczyna się strasznie gmatwać, jest trudny do utrzymania. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany jest ryzykowne. I to się dzieje z Jeffa Klesem. Bo Jeffa Kles teraz, no napisał super kod, ale teraz, kiedy ma to spaghetti, on próbuje tutaj coś skomitować, ale wywala się tutaj, coś tu zmienia, wywala się tam. Myśli, że wszystko jest ok, na produkcji leży. Chce robić jakąś zmianę, ale nie może zrozumieć w ogóle. Patrzy tam, odpala tego Blame'a w IntelliJ'ce, patrzy, kto takie dziadostwo skomitował. O, to on. O, cholera. Trochę przypał. Wiecie, nie da się pracować, więc Jeffa Kles po prostu przerażenie na twarzy, ta walka jest przegrana i niestety to podejście do ucieczki, koniec. Tak jak w grze, nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki, sfejlowałeś, przykro mi, wracasz do początku. Więc Jeffa Kles nie poradził sobie z tym kodem spaghetti, wraca do początku. No i co? Będziemy próbować zrobić drugie podejście, ale wchodzić z tymi samymi narzędziami drugi raz do tego samego, próbować rozwiązać ten problem w ten sam sposób, jest głupotą. To chyba Einstein powiedział to, że robiąc to samo i oczekując innych rezultatów, jest po prostu głupotą. Więc tutaj musimy trochę zmienić podejście. I tak jak w grze, w Hadesie, pojawiali się różni bogowie podczas naszej podróży, którzy dawali nam różne dodatkowe umiejętności. Tak samo i tutaj będą pojawiać się bogowie, którzy zaoferują nam swoje wsparcie i dadzą nam dodatkowe narzędzia, żeby nam pomóc. Więc słuchajcie, kto staje przed nami w pierwszej kolejności? Ten oto gość. Myślę, że część z was od razu rozpoznaje. Jest to oczywiście Hefajstos. Hefajstos, czyli grecki bóg ognia, kowal, grecki boski kowal, król narzędzi, król rzemieślników, znaczy bóg narzędzi, bóg rzemieślników, najlepszy rzemieślnik, jaki był w starożytnej Grecji. Więc staje przed nami Hefajstos, patrzy na tego Jeffa Klesika z lekkim politowaniem, widzi, że no, chłopak w ogóle żadnych narzędzi nie ma, no i mówił, wiesz, stary, no ty potrzebujesz chociaż jakichś podstawowych umiejętności. No to, że umiesz napisać parę linijek kodu w Javie, to jeszcze za mało, żeby stworzyć jakieś sensowne rozwiązanie. Więc Hefajstos daje Jeffa Klesowi jego pierwszy dar, jego pierwszy artefakt, który będzie mu towarzyszył w dalszej podróży. I co to będzie? Hefajstos daje Jeffa Klesowi swój młot. Otrzymujemy młot Hefajstosa, który sprawia, że
Jeff Akles staje się tym prawdziwym software craftsmanem, czyli tym rzemieślnikiem kodu. Co mam tutaj przez to na myśli? Ano takie praktyki jak Extreme Programming, TDD, Clean Code, wzorce projektowe, czyli te wszystkie rzeczy, które na poziomie kodu pozwalają Wam tworzyć kod, który jest rozszerzalny, który jest czysty, który się łatwo czyta, który się łatwo utrzymuje, jest dobrze otestowany, więc można fajnie wprowadzać zmiany, mając pewność, że nic się nie zepsuje. Więc Jeff Akles oczywiście z radością przyjmuje ten młot, bierze go na plecy, jest to kawał młota, więc trzeba go założyć na plecy. Przez kawał młota mam na myśli młot, nie Jeff Aklesa. Jeff Akles jest mądry, natomiast młot jest duży. Więc słuchajcie, Jeff Akles bierze ten młot na plecy, no i co? No robimy drugie podejście. Znowu wchodzimy do tego tunelu, który tu widać na środku, wchodzi do tego tunelu i podejście, zaczynamy podejście drugie. No więc co? Idziemy do przodu. Pierwsze pojawia się spaghetti code. Pojawia się spaghetti code i tym razem Jeff Akles nie ma z nim problemu, bo jest w stanie ten kod dobrze otestować, zrefaktorować, wyciągnąć jakieś wzorce, zrobić jakieś, wyciągnąć abstrakcje, zrobić ekstrakcję klas i tak dalej. Te wszystkie techniki, które mówię, pewnie dla wielu z Was są podstawowe, ale to są podstawy, które muszą być, bo niestety bez tych podstaw no senior może być tylko z wieku. To są podstawy, które sprawiają, że jest się dobrym deweloperem, dobrym programistą, solidnym programistą. Więc słuchajcie, teraz mając te wszystkie praktyki, Jeff Akles oczywiście to meduzę załatwia bez problemu, meduza dostaje strzał młotem, pokonana. No to co, idziemy dalej i kto teraz staje na drodze Jeff Aklesa? No tym razem staje przed nim ten oto potwór. Znowu podejrzewam, że wszyscy patrząc na sam obrazek widzą, że jest to oczywiście Hydra. Można ją poznać po tych trzech charakterystycznych głowach. No Hydra, czyli wielki, gigantyczny potwór, jeszcze z taką ciekawą tendencją, że no jeżeli obetniesz jedną głowę, to wyrastają dwie i jest dwa razy większy problem. Więc czym jest ta Hydra? Jak przełożymy tą Hydrę na nasz świat IT? Otóż Hydra, przez to, że jest gigantycznym, wielkim potworem, sprawia, że nasza aplikacja zamienia się w wielkiego, gigantycznego potwora, który potocznie nazywamy monolitem. Czyli nasza aplikacja staje się monolitem. Rośnie, 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 aż w pewnym momencie jest tak wielka, że ciężko z nią pracować. I tu znowu opowiem Wam historię, w której sam uczestniczyłem, będąc w jednym z projektów. Mieliśmy naprawdę projekt, w którym takie praktyki deweloperskie były na bardzo wysokim poziomie. Wszystko TDD. TDD każdy robił. Otestowane wszystko na maksa. Piękny, czysty kod. Ładnie podzielone moduły, BDD, dokumentacja generująca się z testów, wzorce projektowe, naprawdę kod, którym można było się chwalić na konferencjach, jak to jest ładnie napisane. I to pięknie działało i tym tak rozwijaliśmy, 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 aż pewnego dnia wszyscy zrozumieli, że mniej więcej praca wygląda tak. No nie? Wiadomo, pracowaliśmy szybkie brancze, mały kawałek kodu, teścik, szybki commit, jedziemy dalej. Tylko jak to wyglądało w praktyce? No faktycznie, mały branch, teścik, kawałek kodu, sprawdzamy szybko, lokalnie, że ten teścik działa, puszczamy buildy. Dobra, to teraz mamy jakieś 45 minut do godziny, żeby sobie pójść na kawkę. Bo się okazało, że ta aplikacja tak się rozrosła, te ilości testów trwały masakrycznie długo. One były potrzebne, bo oczywiście ten coverage był potrzebny, natomiast ten monolit zrobił się gigantyczny. Każda prosta zmiana i puszczenie builda zajmowało strasznie dużo czasu. I co z tego, że ten kod był pięknie napisany? Co z tego, że prostą zmianę można było szybko wprowadzić? Jeżeli przejście tej zmiany przez całe buildy, żeby tą zmianę można było wypuścić na produkcję, trwało tyle, że to zajmowało po prostu kosmiczną ilość czasu. No i teraz tak, no co można zrobić? Można z takim monolitem, i co zrobiliśmy, bo to jest jeszcze dalsza część historii, więc co zrobiliśmy z tym monolitem i co Jeff Akles tutaj próbuje robić, mając tylko te narzędzia, które ma do dyspozycji? No oczywiście wiadomo, możemy spróbować, mamy tą wielką hydrę, utnijmy jej łeb. I my w tym projekcie zrobiliśmy dokładnie to samo. Stwierdziliśmy, dobra, odcinamy łeb. Podzielimy ten monolit na dwie mniejsze części. Potniemy go, w ogóle wymyślimy, tak, to będzie super tutaj pomysł na podział. Podzielimy to na dwie mniejsze aplikacje, obie będą szybciej budowane, obie będą szybciej releasowane, to będzie działać świetnie. Co się stało? Ponieważ nie mieliśmy do końca pojęcia, jak to dobrze podzielić, to niestety podzieliliśmy to trochę kiepsko. I zamiast dwóch fajnych, mniejszych aplikacji skończyliśmy dokładnie tak jak z Hydrą. Zamiast jednego łba pojawiły się dwa dokładnie takie same łby. Czyli zamiast dwóch małych, fajniejszych aplikacji skończyliśmy z dwoma równie dużymi aplikacjami, które równie długo się budowały i co gorsze, które były od siebie jakoś cholernie zależne. I kończyliśmy w takiej sytuacji, w której puszczenia, na przykład zmiany w jednej z tych aplikacji wywalały testy w drugiej aplikacji i vice versa. No po prostu było to
Tragedia. No bo pocięcie tej aplikacji, ekstrakcja tych serwisów, zmniejszenie, jakby podzielenie tej aplikacji na mniejsze, po prostu nie wiedzieliśmy, jak to dobrze zrobić, zrobiliśmy to źle. I konsekwencje były takie, że niestety zamiast walczyć z jedną głową, musieliśmy walczyć z dwoma. No i oczywiście nasz Javaclis popełnia dokładnie ten sam błąd, więc przerażenie na twarzy, nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki, znowu poległ. Nie udało się zrobić, podzielić tego monolitu na mniejsze, zostało to zrobione źle. Znowu po prostu praca trwa długo, coraz więcej walki z tymi aplikacjami, coraz więcej złożoności. Nie ma ucieczki, Javaclis pada. Pada po raz drugi, znowu nieudane przejście. No to co? Tak jak w grze, wracamy znowu do początku. Frustrujące, nie? Wracamy do początku i co? Teraz znowu pojawi się jakiś bóg, który nam pomoże. I pojawia się przed nami oto ten gość. Jest to oczywiście Hermes. Hermes, czyli... To Hermes był posłańcem bogów, prawda? Hermes był posłańcem bogów, był bogiem, patronem podróżujących, bóg najszybszy z bogów, latający przy tych charakterystycznych skrzydłach na stopach, czy tam na swoim, na głowie. Hermes, bóg szybkości, god of swiftness, jak to się ładnie po angielsku mówi, więc pojawia się przed nami Hermes. I Hermes mówi, wiesz co, człowieku, masz znowu tutaj problem, bo jesteś, potrzebujesz czegoś lżejszego. No masz ten potworny, ciężki monolit, z tym się nie da pracować. Potrzebujesz narzędzia, które pozwoli ci podzielić to w lepszy sposób. I od Hermesa dostajemy kolejny artefakt, który będzie nam służył. I są to jego nagolenniki. So, dostajemy nagolenniki Hermesa, które pozwalają nam nauczyć się, czym są mikroserwisy i jak pofrunąć do chmury. Czyli co? Hermes uczy nas paru prostych rzeczy. Czym są tak naprawdę mikroserwisy? Jak podzielić monolit? Trzeba pamiętać, że mikroserwisy to nie są po prostu małe aplikacje. One muszą być jeszcze od siebie niezależne. Muszą mieć dobrze zdefiniowaną odpowiedzialność. Muszą być niezależnie deployowane. Muszą umieć bez siebie funkcjonować. Muszą być cięte, to musi być cięte w odpowiedni sposób, żeby nie tworzyć zależności i nie tworzyć tak zwanego rozproszonego monolitu. Więc Hermes daje nam tą wiedzę. Mówi nam, ok, to są mikroserwisy, tak powinny być stworzone, tak trzeba ciąć aplikację na mniejszą i wtedy te mniejsze aplikacje możesz sobie dać w chmurę i korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw z chmury. Bo niestety też widziałem w paru firmach, gdzie jest monolit, przenosimy się do chmury, więc jak deployowaliśmy monolit na jakiejś tam serwerze, to teraz mówimy, ok, dobra, to postawimy sobie największą EC2, jaką się da, zdeployujemy to tam, jesteśmy w chmurze. No jesteście w jakiś sposób w chmurze, ale nie daje to żadnej wartości, bo nie korzystacie z tego, że chmurę można łatwo skalować, można bezpiecznie działać, można robić duże resiliency i tak dalej, i tak dalej. Więc co robimy? Zakładamy te nasze nagolenniki, tak jest, zakładamy nagolenniki Hermesa, miejmy nadzieję, że są wyprane, zakładamy, Javaclis zakłada je na swoje nogi, więc mamy już młot, mamy nagolenniki, no i ruszamy do boju. Wiemy już, jak tworzyć dobry kod, ale wiemy też, jak rozdzielać większe aplikacje na mniejsze mikroserwisy, jesteśmy w stanie wrzucić je do chmury. Więc ta wiedza myślę, że nam się tutaj bardzo przyda, no bo tak, staje przed nami najpierw Meduza, Meduza dostaje młotem, załatwiona. Następnie no, pojawia się przed nami Hydra. No i co się teraz dzieje? No teraz umiejąc to ciąć, no to jesteśmy w stanie te głowy poodcinać tak, żeby nie odrastały, nie ma tych zależności, mamy faktycznie dużo małych aplikacji niezależnych od siebie, jesteśmy w stanie je wrzucić do chmury, jesteśmy w stanie skalować dowolne miejsca w systemie, korzystając z tego, co nam chmura, tak nie wiem, AWS czy Google'owa chmura daje, jesteśmy w stanie to fajnie skalować, jesteśmy w stanie dużo infrastruktury oddelegować do AWS-a, wszystkie jakieś kolejki, topiki, load balancery, inne bajery. Wszystko to jesteśmy w stanie oddelegować do AWS-a, więc ta aplikacja zaczyna w tej chmurze fajnie działać. Zaczyna z tych dobrodziejstw, które daje nam chmura, faktycznie korzystać. No więc w tym przypadku Hydra zostaje pocięta na kawałki, pokonana, a my idziemy dalej. Idziemy dalej i staje przed nami kolejny przeciwnik. Kto tym razem? Myślę, że duża część z Was od razu poznaje tą charakterystyczną postać. Znowu z mitologii. Jest to oczywiście Sfinx. Sfinx, który miał taką bardzo charakterystyczną swoją cechę, którą jest zadawanie zagadek. No i jak ktoś przedstanął przed Sfinksem, to miał do rozwiązania zagadkę. Jeżeli odpowiedział poprawnie, to w sumie nie działo się nic. Jeżeli odpowiedział niepoprawnie, no to Sfinks go zżerał. Więc ogólnie powiedziałbym, że bardzo średni deal. Lepiej było raczej nie spotykać Sfinksa, no ale niestety mamy tego pecha. Spotykamy Sfinksa i Sfinks nas pyta, ha, człowieku Javaclisiku, mam dla ciebie zagadkę. Mam dla ciebie zagadkę. Jak od niej odpowiesz, to przegrywasz. A ta zagadka jest taka. Czy wiesz, co się dzieje na twojej produkcji?
Proste pytanie. Czy wiesz, co się dzieje na Twojej produkcji? No i Javakles myśli, myśli i w sumie myśli, no cholera jasna, nie wiem. I to jest coś, co ja zawsze mówię, jak opowiadam o mikroserwisach i o podejściu w ogóle do testowania, do jakości aplikacji opartej o mikroserwisy. Jak były czasy monolitu, to wiadomo, była jedna duża aplikacja, testowaliśmy wszystko, co się działo, robiliśmy release, ona była na produkcji, ale wiedzieliśmy, co na tej produkcji się dzieje. No bo najlepszym źródłem wiedzy o oprogramowaniu są testy, które przechodząc mówią nam, tak, dokładnie tak ten system działa. A co się dzieje tutaj? Co się dzieje w mikroserwisach? No mamy przykład aplikacji czy platformy złożonej z mikroserwisów, nad którą miałem okazję pracować. Tam tych mikroserwisów było 250 pod 300 nawet. Więc wyobraźcie sobie teraz, macie platformę, która składa się z 300 małych, niezależnych od siebie aplikacji. Mieliśmy continuous deployment, co znaczy, że każda aplikacja była deployowana po kilka razy dziennie. Każdy commit praktycznie od razu szedł na produkcję. Co to oznacza? Jeżeli popatrzymy na produkcję jako całość, to jak ten system działa, to jak my to policzyliśmy, robiliśmy około półtora miliona deploymentów rocznie, co oznaczało, że stabilna produkcja średnio licząc była około 20 sekund. Co to oznacza? To oznacza, że średnio oczywiście, ale żebyście jakby zrozumieli, o co mi chodzi, średnio przez 20 sekund mieliśmy tą samą wersję na produkcji, całościowo, patrząc na sumę wszystkich aplikacji. Przez 20 sekund nie jesteśmy w stanie w ogóle stwierdzić, czy ta aplikacja jako system działa, czy nie działa. Ona po prostu zmieniała się, ona cały czas żyła. I te same praktyki, które były przy testowaniu monolitu, gdzie my mogliśmy sobie zapuścić testy, potestować to przez dzień, robić regresję, wrzucić raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie na produkcję i wiedzieć, co tam się dzieje, bo to się nie zmienia, te same praktyki przestają tutaj działać. My nie mamy świadomości, co się dzieje, bo te aplikacje tak szybko się zmieniają. Możemy przetestować jeden serwis, zastosować te same praktyki, ale na poziomie wszystkiego to nie działa. Więc w tym momencie kończymy w sytuacji, w której naprawdę nie wiemy, co się dzieje na naszej produkcji. I tu znowu przykład z zespołu, w którym pracowałem. Ponieważ wiele zmian w takich mikroserwisach wymaga różnych, bym powiedział, te zmiany muszą być synchronizowane, to przykład zespołu, który gdzieś tam, z którym miałem okazję gdzieś tam współpracować, deployowali jedną zmianę, ale drugi zespół był od nich zależny, więc musieli zsynchronizować, w którym momencie się deployują. Oczywiście wiadomo, były tam jakieś ustalone API, kontrakt między nimi i tak dalej, więc wiedzieli, ok, my wypuszczamy swoją wersję, wy wypuszczacie swoją wersję. Ale problem był taki, że nie pomyśleli o czymś takim. Wypuścili swoją wersję, drugi zespół wypuścił swoją wersję, stwierdzili, że coś nie działa, wycofali swoją wersję i drugi zespół przestał funkcjonować. Okazało się, że zapomnieli o tym, że no kurczę, to, że zsynchronizowali wejście na produkcję, nie wystarczy, trzeba jeszcze było zsynchronizować wyjście z produkcji. I w tym momencie oni i to nie wiedzieli o tym przez dobrych kilka godzin, bo jakby wszystko przetestowali jedni i drudzy po swojej stronie, natomiast w momencie, kiedy coś się zadziała na produkcji, nie byli tego świadomi. I to się tutaj dzieje z Javaklesem. Javakles po prostu jest, ma tą chmurę, ma te mikroserwisy, one są ładnie napisane, pojedyncze serwisy są ładnie przetestowane. Co z tego, kiedy nagle okazuje się, że deploymenty psują rzeczy? Co z tego, jeżeli się te mikroserwisy nie są w stanie ze sobą współpracować? Javakles przerażony, nie wie, co się dzieje na produkcji. Znowu porażka. No nie ma ucieczki z tego piekła. No nie da się tego wyprowadzić na prostą. No ale co zrobić? No musimy próbować dalej. Więc wracamy do początku. Ten Javakles znowu myśli, kurde, już byłem coraz bliżej. Już była chmura, już było pięknie. Polegliśmy. Polegliśmy, no bo błędy na produkcji, co chwilę jakieś cofanie deploymentów, co chwilę jakieś nieścisłości, tu coś nie działa, potrzebuje wsparcia. I kto tutaj się pojawia? No słuchajcie, z błyskiem pioruna pojawia się Zeus. Pojawia się Zeus, oczywiście łatwo go rozpoznać, władca z Olimpu, król wszystkich bogów, czy bóg wszystkich bogów, nie wiem jak to nawet nazwać, no najważniejszy z bogów, no ten największy, najpotężniejszy. Więc pojawia się Zeus, no i Zeus cóż może powiedzieć? Zeus mówi tak, no słuchaj kolego, musisz zaakceptować to, że w świecie mikroserwisów nie masz kontroli. To jest żywy organizm. Nie możesz puścić testów, bo zanim te testy się odpalą, to twoja produkcja już jest czymś innym. Możesz testować swoje mikroserwisy, ale na poziomie całości, całej platformy, całej aplikacji złożonej z wielu mniejszych aplikacji potrzebujesz czegoś innego. Proszę, tutaj oto jest coś, co ci pomoże. I co dostajemy? Od Zeusa dostajemy kolejny dar. Tym razem od niego dostajemy jego piorun. Otrzymujemy piorun Zeusa, który ma taką magiczną cechę, że kopie nas prądem za każdym razem, kiedy coś się dzieje na produkcji. Czyli co dostajemy?
De facto dostajemy observability, dostajemy monitoring, czyli zmieniamy to nasze podejście. Zmieniamy to nasze podejście. JavaClass bierze tego pioruna tutaj teraz na ramię, wyposażony w kolejne narzędzie, jest gotowy ruszyć do boju. Co się zmienia? Zamiast patrzeć na produkcję jako coś stałego, akceptujemy to, że nie mamy kontroli, nie jesteśmy w stanie tego przetestować, ale możemy to obserwować. Możemy obserwować, jak ten organizm żyje. Trochę tak jak lekarze, prawda? Lekarz nie jest w stanie wiedzieć, co się dzieje w każdym miejscu organizmu, bo organizm to jest ciało, to jest dużo, wiele małych naczyń połączonych, prawda? Więc nie jest w stanie kontrolować każdego z nich, ale jest w stanie obserwować, monitorować pewne funkcje organizmu, dzięki którym jest w stanie stwierdzić, że coś się dzieje. I to samo podejście aplikujemy do naszych mikroserwisów. Robimy to na poziomie mikroserwisów, zapinamy takie narzędzia jak monitoring, takie narzędzia jak alerting, definiujemy, które symptomy powinny nas zaalarmować, które symptomy, czy to biznesowe, czy techniczne, to może być, nie wiem, brak poprawnych odpowiedzi z jakiegoś serwisu, a to może być przekroczenie dopuszczalnego miejsca na dysku. Które symptomy mówią nam, że coś jest nie tak i musimy zadziałać? Więc wyposażeni w tego zeusowego pioruna ruszamy na kolejne podejście. Czyli co? JavaClass znowu wchodzi do tego piekła. Wchodzi do tego piekła, spotyka znowu tych samych przeciwników. Pojawia się oczywiście co? Pierwsza meduza, ale z meduzą wiemy, że sobie bez problemu radzimy. Spaghetti code dostaje młotem. Pojawia się hydra, którą tniemy na kawałki, też jest z głowy. Pojawia się Sphinx, który pyta, hej, czy wiesz, co się dzieje na twojej produkcji? A JavaClass mówi, no w sumie to wiem. Może nie idealnie, nie kontroluję tego, ale w sumie to wiem. Wiem na przykład, że w tym momencie działa. Wiem, co się dzieje. Wiem, jaka jest w tym momencie, czy wszystkie maszyny działają. Wiem. Jest okej. Okay. Naprawdę wiem. Więc Sphinx mówi, no dobra, no to w sumie okej, okay, to idziesz dalej, cześć. Więc Sphinx znika, no i co? Pojawia się przed nami czwarty przeciwnik. Pojawia się przed nami czwarty przeciwnik, tym razem jest to trójgłowy pies. To jak wszyscy wiedzą, przynajmniej z mitologii wszyscy wiedzą, to jest Cerber. Cerber, czyli pies, trzygłowy pies, który bronił bram piekieł, który ochraniał bramy piekła. Więc staje przed nami Cerber z charakterystycznymi trzema głowami. Wiecie, niby się mówi, że co dwie głowy to nie jedna, ale nie wiem, czy się z tym zgadzam, bo co dwie głowy to dwa razy więcej problemów do rozwiązania, bo się ze sobą nie zgadzają, a tu mamy trzy głowy i te trzy głowy też nie zawsze się ze sobą zgadzają i każda broni trochę swojego terytorium. Więc Cerber, no Cerber broni tych bram, prawda? I on broni tych bram w naszym przypadku do innych serwisów. Broni przypadków do innych serwisów i tak jak Gandalf nie pozwala przejść. I o co mi tutaj chodzi? Ownership jako tak, jeżeli mamy mikroserwisy, się nimi opiekujemy, to ten ownership jest oczywiście dobry, ale w momencie, kiedy ten ownership i te serwisy nie są dobrze poukładane, to dochodzi nam do takiej sytuacji, że mamy różne głowy w trakcie dyskusji o rozwiązaniach i te głowy nie zawsze się ze sobą zgadzają, te głowy zaczynają się czasem ze sobą gryźć i przez to nie jesteśmy w stanie dojść do dobrego rozwiązania. I teraz znowu opowiem Wam przykład, jak to obserwowałem, jak działało w praktyce. Słuchajcie, w jednej z moich poprzednich prac, tam gdzieś przy projekcie, w którym pracowałem, powiem tak, poziom jakby zespołów, poziom inżynieryjny był bardzo wysoki. Naprawdę ludzie na świetnym poziomie, świetni programiści, znający się na swojej robocie, ale też bardzo fajni, tacy chcący rozwiązywać problemy. Opiekowali się swoimi aplikacjami, każdy trochę innymi aplikacjami, troszkę domenowo, no ale słuchajcie, mieliśmy taki przykład feature'a do dowiezienia, który, jak Wam powiem, wydaje się na pierwszy rzut oka śmieszny. W sensie śmieszny, nieśmieszny, prosty, po prostu prosty. Otóż feature był taki, to był system, powiedzmy tam e-commerce, logistyka i tak dalej, wyobraźcie sobie dowolny sklep internetowy, nie? Więc feature był prosty. Feature był mianowicie taki, kiedy dostarczamy zamówienie do klienta, to klient może wybrać opcję albo, że chce to dostać do domu, albo, że zostanie zostawiony na ochronie. No, myślę, że wielu z Was mieszka w różnych budynkach, wie, że jest na przykład jakaś ochrona, zwłaszcza w tych nowszych budynkach i na tej ochronie na przykład można zostawić paczkę, jeżeli nie ma nas w domu. No i co? Wydawałoby się, że w sumie prosty feature, prawda? Dodajemy jakiegoś tam do aplikacji webowej czy tam w aplikacji mobilnej, dodajemy checkboxa przy potwierdzaniu zamówienia, klient mówi, tak, to jest mój adres, te produkty, bla, 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 tutaj zapłacę. No i checkbox, a proszę zostawić mi to na ochronie. No i w zasadzie wystarczy, żeby ta informacja, ta jedna flaga, zostawić na ochronie czy nie, trafiła do człowieka, który ostatecznie tą paczkę ma dostarczyć. Wydaje się to bardzo proste, prawda? Jedna flaga, jedna prosta flaga, true, false, na ochronie czy nie, nic więcej. Ale ten feature trwał miesiące.
I słuchajcie, wytłumaczę Wam dlaczego. Bo ciężko było znaleźć kogoś, kto tak naprawdę czuł się właścicielem tego. Czuł się tego właścicielem z prostego powodu. No bo tak, w aplikacji webowej trzeba dodać checkbox. Proste, no ale aplikacja webowa mówi, dobra, ale my nie trzymamy żadnych danych, my tylko otworzymy widok, więc no, pchniemy Wam te dane, no ale kto się tym zajmie? No więc był zespół, który zajmował się jakby tworzeniem zamówienia. No ale oni mówią, to nie jest zamówienie, przecież to są jakieś dane klienta, to jest jego adres i to jest część jakby dostawa, to jest jego adres, gdzie to mamy dostarczyć. Więc nas to nie interesuje, to powinno iść do danych klienta, do CRM-a. No to CRM mówi, no ale nie, to nie są dane klienta, bo klienta dane to są adres, tak, ale to może się zmieniać per zamówienie, więc to nie są jego stałe dane, to wraca do zamówienia, bo to jest per zamówienie. A zamówienie znowu mówi, nie, to nie u nas, bo to nie jest, nas interesują produkty, ceny, żeby to podliczyć, to zamówienie, ale dostawa nas nie interesuje. To wyślijmy to do magazynu, tam gdzie to jest kompletowane. No magazyn mówi, nie, no my też oczywiście, że nie, nas interesuje, żeby skompletować zamówienie, a nie jak to będzie dostarczone, my to wyślemy do delivery. Ale delivery mówi, nie, no ale wiecie, no my też nie, bo my nie trzymamy jako takich danych, my chcemy być od Was niezależni, wyślijcie nam paczkę danych, czyli adres, godzina dostawy, czy na ochronie, czy nie, ale my tego nie chcemy trzymać, bo będzie jakiś fuck up, my nie mamy, nie, coś się stanie, my nie chcemy tego utrzymywać, więc wraca to do magazynu. Magazyn mówi, ale to też my tego nic nie mamy, znowu do zamówienia. I tak to krążyło. I słuchajcie, i tak to krążyło, bo każdy zespół miał oczywiście rację, to nie do końca pasowało do nich może. Każdy bronił troszeczkę swojego terytorium, tak jak te głowy Cerbera, każdy bronił swojego terytorium. No i ten Javacles, stając w takiej sytuacji, zaczyna tak, jest feature do zrobienia, wszyscy czują, że trzeba go zrobić, on nie jest jakiś trudny, ale tu nie pasuje, tam nie pasuje, tu, deadline się zbliża i w pewnym momencie przerażony widzi, że kurczę, mimo że my mamy mikroserwisy, mimo że my mamy chmurę, to prosta rzecz blokuje nas na długi czas, mamy ten Dev by Meetings, jeżeli ktoś kojarzy to określenie, spotkania, dyskusje, zamiast po prostu na, wiecie, jakby to był monolit, jakby ta aplikacja była monolitem, to wystarczyłby jeden człowiek, nawet junior, wziąłby po prostu, dołożył checkboxa na froncie, dało się, dopisał tam po prostu jedno pole, żeby więcej zapisać do bazy, poszłoby do bazy jako kolejne pole tabelki, stamtąd by się to wyciągnęło, jak ktoś chce ten adres z dostawą, 2 godziny po robocie, a tutaj zajęło to naprawdę miesiące. Więc niedowiezione fail, niestety. Javacles, mimo że ma już dużo takich narzędzi praktycznych, no to pada. Pada, znowu nie ma ucieczki z tego naszego piekiełka. No i co? Wracamy do początku. Znowu wracamy do początku. I kto teraz staje przed nami? Teraz przed nami staje Atena. Atena, bogini mądrości, która mówi, hej, zaczyna się, Atena, która jest boginią mądrości. I Atena mówi, wiesz co, fajnie, że masz dużo narzędzi, jesteś dobrym craftsmanem, ale musisz zacząć być taki mądrzejszy, musisz widzieć szerszy obrazek. Weź to. I od Ateny dostajemy kolejny item, który pomoże nam w naszej podróży, a jest to jej maska. Czyli otrzymujemy maskę Ateny, która pokazuje nam, jak ważna jest architektura, jak ważne jest to, jak to wszystko jest poukładane. Nawet nie tylko architektura, ale też różne inne dookoła rzeczy. Więc tu mówimy o takich narzędziach jak event storming, domain driven design i team topologies. Team topologies, czyli jak architektura przekłada się na, tam jest prawo Conway'a, jak architektura i układ zespołów, które nad tą architekturą pracują, mają na siebie wielki wpływ. Więc teraz dzięki tym narzędziom będziemy w stanie po pierwsze zrozumieć, co tam biznesowo się dzieje pod spodem, co my tak naprawdę robimy, fajnie zamodelować domeny, podzielić te odpowiedzialności odpowiednio, zrobić konteksty, zrobić, porozdzielać te rzeczy, odizolować je od siebie, zrobić konteksty, nad którymi można pracować niezależnie i mając to i wiedząc, jak to się przekłada, praca zespołów i architektura muszą iść w parze, dzięki Team Topologies jesteśmy też w stanie poukładać zespoły całe, tak, żeby mogły pracować nad całymi kawałkami domeny niezależnie od siebie. Czyli z tych 3 głów, które są potrzebne na spotkaniu, żeby ustalić jedną rzecz, zmniejszamy ilość zależności i potencjalnie będzie 1 głowa. Więc cóż, no Javacles oczywiście przyjmuje ten dar, zakłada tą maskę i tak uzbrojony już w kolejny item rusza do boju. No i rusza do boju, przygotowany w to wszystko. No i cóż, pierwsze, spaghetti code, od razu out. Hydra, out. Sphinx, wiemy co się dzieje na produkcji, out. No i pojawia się ten serwer, no i teraz zamiast 3 głów on ma 1 głowę, bo mamy dobrze zdefiniowane domeny. Zespół jest w stanie pracować end-to-end. To jest jedna z takich zmian, które ja miałem okazję przeprowadzić, czyli z grupy zespołów, która pracowała w bardzo taki horyzontalny sposób, front, back-end i tak dalej, takie warstwy horyzontalne, zmiana w takie biznesowe wertykale, gdzie zespoły miały i front, i back-end podzielone domenowo i mogły pracować
jakby niezależnie, pracować end-to-end, dowodzić zmiany bez dużej ilości zależności. I powiem Wam, że to naprawdę przyspieszyło pracę, jak te domeny były dobrze podefiniowane i zespoły zbudowane wokół domen. Więc w tym momencie, korzystając z tych narzędzi, tak jak mówiłem, jakieś event stormingi, domain driven design i te team topologies, żeby wiedzieć, że to też zespoły muszą iść w parze z architekturą, radzimy sobie z naszym serwerem. No i cóż, wydawałoby się, że już wszystko z głowy i staje przed nami kolejny przeciwnik. Jednak jeszcze ktoś tu jest. Więc staje przed nami ten oto gość. Jego myślę, że przedstawiać w ogóle nie trzeba po charakterystycznym jednym oku. No jest to oczywiście cyklop. Więc staje przed nami cyklop. Staje przed nami cyklop, no, który jak powiedziałem, ma jedno oko. Ja że tak powiem, jak ma się jedno oko, to ciężko widzieć więcej niż jedną rzecz naraz. No i cyklop niestety, no przez to, że ma jedno oko, widzi tylko swoją jedną perspektywę. No i co to, o co mi tutaj chodzi? Mamy już wszystkie praktycznie narzędzia, które pozwalają tworzyć świetny software, ale opowiem Wam teraz historię, gdzie perspektywa mimo naprawdę świetnych narzędzi potrafi mocno pokomplikować sprawy. Słuchajcie, znowu mówię, miałem okazję pracować ze świetnymi ludźmi, ze świetnymi zespołami, bardzo wysoka dojrzałość, świetna jakość kodu i tak dalej. I to jest jedna z tych historii, gdzie zespoły były świetne, naprawdę świetne. I miałem dwa zespoły, zespół A i zespół B. Słuchajcie, zespół A był mocno dowalony robotą, a zespół B szukał pracy. Więc wydawałoby się, wiecie, sytuacja win-win, prawda? Ci potrzebują pomocy, ci akurat szukają dla siebie jakiejś pracy. Spiknijmy ich ze sobą, podzielą się tą pracą, super. Ci będą mieli ulgę, ci będą mieli co robić, fajne jakieś tematy do zrobienia, więc będą też zadowoleni. I wydawałoby się, że prosta piłka do rozwiązania. Natomiast co się stało? I oni zrobili wszystko dobrze. Zrobili wszystko dobrze. Zaczęli od event stormingu, żeby zrozumieć, zrobić takie wprowadzenie dla tego drugiego zespołu, pokazać im domenę, sobie też przy okazji rozrysować, czy wszystko na pewno jest fajnie zamodelowane. Więc zrobili event storming, na podstawie którego wiedzieli już, jak tamte flowy, jak ten biznes się układa, co ten system ma pod spodem biznesowo robić. Zaaplikowali na to wszystkie zasady domain driven design. Stworzyli te domeny, stworzyli bounded konteksty i tak dalej, i tak dalej. Stwierdzili, ok, widzimy, jak to powinno być architektonicznie poukładane. I team topologies, czyli wiemy, ok, jeżeli to musimy tak poukładać, to tak powinniśmy się podzielić. I jakby kontekst był tego taki, to był zespół, który pracował nad skomplikowanymi trochę matematycznie obliczeniami i im wyszło z tego domain driven design, że tam są dwie domeny, że te obliczenia jakby sposób, to był taki rule engine, no nie? Czyli jakby silnik oparty o różne zasady. Jak ktoś kojarzy rule engine, to jest proste. Natomiast ogólnie chodzi o to, że mamy zbiory zasad, wchodzą jakieś dane i na podstawie tych zbiorów zasad wychodzi jakiś wynik. Jakbyś co się okazało? Okazało się, że faktycznie jest ten jeden silnik, natomiast biznesowo patrząc są dwa bardzo różne jakby typy wejścia, dwa różne przypadki biznesowe. Jedne dane wchodzą w jednym kontekście trochę, a drugie dane w drugim i ten sam silnik je mieli. No i co? Z domain driven design i tak dalej oczywiście wyszło, że to co należałoby zrobić, to tak naprawdę stworzyć dwa osobne silniki z dwoma osobnymi wejściami, żeby po prostu te biznesowe dane przetwarzać w odpowiedni sposób. I wydawałoby się to, że jasne, no w tą stronę powinniśmy iść. No domain, event storming, domain driven design, wszystko pokazało, że tak zrobimy. Powinniśmy zrobić tak. Stworzyć te dwa silniki, jeden zespół robi jeden kontekst biznesowy razem z silnikiem, drugi zespół robi drugi kontekst biznesowy razem z silnikiem. Case closed. Co się okazało? Okazało się, że jak wyszły te wyniki domain driven design, no to zespół A powiedział, no nie, nie, ale nie, no tak to nie będzie. Nie, no tak to nie będzie. No tak wyszło, ale rzeczywistość jest inna. No i można powiedzieć, no przecież kurczę, użyliśmy narzędzia, które jest sprawdzone w wiele firm i tak dalej. Pewnie o tych tematach usłyszycie jeszcze parę razy dzisiaj. Użyliśmy tych narzędzi dobrych. Ale oni mówią, nie, 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 nie. Nie pasuje nam to. I co się stało? I ostatecznie te dwa zespoły się nie dogadały. Ten zespół pierwszy stwierdził, że no niestety, ale te wyniki event stormingu i domain driven design, ten model im nie pasuje, a zespół drugi stwierdził, ok, oni są jacyś, nie chcą się dogadać i tak dalej. Jak się ta historia skończyła? No skończyła się tak, że dwa zespoły w sumie trochę się pożarły i ostatecznie jeden zespół dalej dowalony, drugi zespół dalej bez pracy i nie mogą się dogadać. Więc patrząc na to, znowu rodzi się przerażenie na twarzy i JavaKle spada. I JavaKle spada, mimo że zastosował wszystkie najlepsze narzędzia i tak coś nie zadziałało. No i pytanie co? I tutaj staje przed nami ostatni bóg, którego dzisiaj poznamy i daje nam swój ostatni item.
Kto się przed nami pojawia? Pojawia się przed nami Dionizos. Dionizos, czyli Bóg wina, dobrej zabawy, śpiewu, tańca i tak dalej. Dionizos mówi bardzo prostą rzecz. Wiesz co, Javaklesie, tutaj to nic nie zrobisz, po prostu wyluzuj się i chodźmy się po prostu napić. Trzeba się napić, nabrać innej perspektywy. No i to robimy, no nie? Idziemy z Javakles idzie z Dionizosem na imprezę, dołącza tutaj do party. Noc jest długa, bawią się dobrze, on się wyluzowuje i wraca z pewnym fantem z tej imprezy. Co otrzymujemy? Co Javakles otrzymuje? Javakles otrzymuje beczułkę Dionizosa. Beczułkę Dionizosa pełną dobrych trunków, która daje mu inną perspektywę. Jak troszkę sobie tam wypije, no to dostaje innej perspektywy, jest bardziej wyluzowany i w stanie trochę inaczej podchodzić do problemów. Więc wracamy do startu, bierzemy tą beczkę pod pachę, zabieramy ją ze sobą, Javakles bierze tą beczkę i wchodzimy po raz kolejny do tunelu. No i co? Znowu spotykamy tych samych przeciwników. Meduza, out. Hydra, znowu out. Sphinx, z głowy. Cerber, też się go pozbywamy. Staje przed nami znowu cyklop i też jesteśmy w stanie go pozbyć. I teraz on skończy tą historię. Dlaczego tutaj była potrzebna inna perspektywa? Bo te zespoły zrobiły wszystko dobrze. To, co tam nie zagrało, były inne oczekiwania, które miały oba zespoły. Inne oczekiwania, ale nie na poziomie technicznym. Słuchajcie, to, o czym musimy pamiętać, to jest to, że tak, to jest kod, to są techniczne rozwiązania, ale te wszystkie techniczne rozwiązania tworzymy my, czyli ludzie, z naszymi potrzebami, z naszymi obawami, z tym, co chcemy zbudować, osiągnąć i tak dalej. I w tym przypadku historia, nie powiedziałem wam pełnej historii, dodam wam teraz kontekstu, dzięki któremu zobaczycie, czemu tak się zadziało. Otóż zespół A miał zupełnie inną historię niż zespół B. Zespół A, który pracował nad tym silnikiem, był od zawsze dociążony pracą. Wiecie, backlog na 3 lata do przodu, zawsze deadline, zawsze tylko walka, co musimy przesunąć, żeby zdążyć zrobić chociaż tą część rzeczy. Zawsze dociśnięty, zawsze taki na pierwszej linii frontu, bym powiedział. Poza tym ten silnik, skomplikowana domena obliczeniowa, tam były trudne obliczenia, tam były różne silniki nakładania różnych ruli. Zrozumienie tego było trudne. I oni tak naprawdę szukali zespołu, który trochę im pomoże, trochę wsparcia, ale przez to, jak byli dociążeni, oni nie mieli... Nie chcieli teraz robić wielkich zmian, rozbijania tych silników na 2 i tak dalej. Oni wiedzieli, że to po pierwsze jest skomplikowane i bardzo dużo czasu będzie kosztować zrozumienie tego, a pomocy potrzebują tu i teraz. I oni chętnie po prostu podzielą się tą pracą, będą wspierać, pomagać, natomiast pomoc potrzebna jest tu i teraz. Drugi zespół natomiast był takim przez jakiś czas zespołem do zadań specjalnych. Oni zrobili tu jakiś feature, tam jakiś feature, potem czasem był się problem pozbyć tego feature'a do tego, kto powinien faktycznie się nim opiekować. I oni, im bardzo zależało, żeby mieć swój kawałek, żeby mieć swoją domenę, z którą będą mogli przez długi czas pracować, będą mogli się naprawdę zaopiekować, zrobić ją po swojemu. I teraz wiecie, mamy dwa zespoły. Jeden zespół, który potrzebuje trochę pomocy tu i teraz, który jest doświadczony w tym produkcie, wie jak tam działa support, wie jakie tam są problemy i zespół, który szuka domeny. Z event stormingu wychodzi, tak, tam powinny być domeny, więc oni, zespół B poczuł, że tak powiem, wiatr w żaglach, jest dla nich tutaj fajna opcja. Ale zespół A popatrzył na to zupełnie inaczej. Oni powiedzieli, tak, dobra, te domeny, nie jest to głupie, ale ten silnik jest tak złożony, że jak to rozdzielimy, to będziemy musieli zduplikować całą wiedzę. My wolimy pracować w dwóch zespołach, bardzo ze sobą skaplowanych, czyli jakby potraktować ten całą domen dalej jako jedną większą domenę, gdzie będziemy w dwa zespoły, będzie coupling i tak dalej, ale z praktycznego punktu widzenia to jest lepsze. Natomiast drugi zespół, ponieważ bardzo chciał swoją domenę, oni uważali, nie, powinniśmy to rozdzielić. Event storming i domain driven design to pokazały, że to powinno być rozdzielone. Powinniśmy się opiekować swoimi kawałkami. I nie mogły się dogadać. Natomiast teraz, patrząc trochę tą inną perspektywę, dodając ten kontekst ludzki, jesteśmy w stanie tą szerszą perspektywę mieć i tego cyklopa pokonać. I to słuchajcie, no to był nasz ostatni przeciwnik, więc Javakles wychodzi z tego piekła, staje przed tymi drzwiami, nie? Czyli co? Udało się pokonać wszystkie problemy. Udało się, teraz już mamy piękny soft, pięknie napisany, na chmurze, otestowany, wszystko działa idealnie. No jest ten raj obiecany, jest w końcu ten raj, do którego chcieliśmy trafić. Więc co? No Javakles jest z siebie po prostu na maksa dumny. Mimo, że początki były trudne, udało mu się osiągnąć sukces, jest dobrze, w zasadzie to, wiecie, tak się czuje, po prostu mistrzostwo świata, osiągnął to wszystko. I co? I wchodzi do tego raju, ale przed nim staje nagle nowa postać. No i pytanie, kto to jest, nie? Wróg, przyjaciel, nie wiem, kto to jest? No i patrzymy, kto to jest, a to jest product ownerka. I product ownerka mówi, wiecie co, drogi zespole? No niestety klient zmienił zdanie i to wszystko, co robiliście przez ostatni rok, idzie do kosza,
i zaczynamy wszystko od nowa. No szlak by trafił, nie? Nie ma. Nie ma ucieczki z tego piekła, po prostu nie ma. Dziękuję Wam bardzo. Jestem Tomek i teraz przejdziemy do pytań. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Nie wiem, czy nie ma pytań, czy po prostu się jeszcze nie pojawiają. Powinny się pojawić. Ok, słuchajcie, mamy pierwsze pytanie od Andrzeja, więc dzięki Andrzej za pytanie. A co jeśli monolity są spoko? Nie wszystkie testy w trakcie robienia buildów są zawsze konieczne. Na przykład, jeśli zmiany były tylko na frontendzie, to po co odpalać testy backendowe? I to jest dobre pytanie. Po pierwsze, mikroserwisy, czy monolity są spoko? A co jeśli monolity są spoko? Tak, monolity potrafią być spoko i myślę, że mam parę takich przykładów, które mógłbym podać, gdzie monolit moim zdaniem sprawdza się po prostu lepiej. Jeżeli to jest mniejsza, prosta aplikacja, nie potrzeba tej skalowalności, to po co? Mikroserwisy pozwalają nam dużą aplikację podzielić na mniejsze, łatwiej skalować konkretne jej fragmenty i wtedy monolity, to wtedy mikroserwisy się przydają. Niestety nie zawsze tak jest. Czasem monolit jest po prostu, monolit jest prostszy w obsłudze, odpada cała złożoność właśnie synchronizacji tych aplikacji, tego wszystkiego, więc jeżeli nie potrzeba mikroserwisów, monolit jest bardzo dobrym rozwiązaniem, więc to pierwsza część pytania. Natomiast nie wszystkie testy w trakcie robienia buildów są zawsze konieczne. To jest prawda, natomiast jest to oczywiście wprowadzanie ryzyka. To jest coś za coś. Zawsze możesz przez to, że nie odpalić wszystkich testów, nie przekonać się, że coś innego poszło nie tak. Na przykład jeżeli były tylko zmiany na frontendzie, to po co odpalać testy backendowe? Fair point, ale to znaczy, że jeżeli jesteś na tyle pewny, że możesz odpalić testy frontendowe i nie ruszać backendu, to potencjalnie masz tak naprawdę dwie osobne aplikacje. Masz dwie osobne aplikacje po jakimś API, one są zupełnie od siebie niezależne, więc wtedy testujesz to na takiej zasadzie. Więc tu się zgadzam. I to nie mówię, że monolity są złe, tak jak powiedziałem przed chwilą. I te, jeżeli nie puszczasz wszystkich testów, ok, jest to zawsze ryzyko. W takim przypadku, jeżeli masz frontend i backend tak od siebie niezależne, że robią zmiany na frontendzie, masz 100% pewności, że backend się nie ruszy, co jest praktycznie oczywiste, jeżeli to jest dobrze rozdzielone, no to jakby jak najbardziej, nie? To nie ma problemu. Tylko wtedy faktycznie masz moim zdaniem dwa serwisy. Serwis frontendowy i backendowy. Dzięki. Drugie pytanie. Mr. Chylu. Także dzięki Mr. Chylu. Mam pytanie następujące. Jak wejść do piekła za pierwszym razem? To jest jakieś praktyki lub coś innego? Jak widzę na juniora 2 lata doświadczenia, to czuję, że trochę ściana nie do przejścia. Kurczę, chyba nie do końca rozumiem pytanie. Jest jakieś... Jak wejść do piekła za pierwszym razem, czyli rozpocząć pracę w IT? Czy jakie praktyki? Jak widzę na juniora 2 lata doświadczenia. Okej, dobra, chyba rozumiem, że chodzi o to, jak wejść do świata trochę IT, bo na juniora oczekują 2 lat doświadczenia, więc jakie praktyki, żeby wejść do tego piekiełka po raz pierwszy? To wydaje mi się, że właśnie te rzeczy, o których mówiłem w pierwszej części. Czyli tak naprawdę wiele firm tak naprawdę teraz doszło do wniosku, że nie będziemy ludzi, sam mam takie podejście, że nie będę sprawdzał, czy człowiek umie napisać kompilator, czego nigdy nie będziemy potrzebować, tylko tak naprawdę najważniejsze jest, czy umiesz napisać dobry kawałek kodu, taki kawałek kodu, z którym inni będą mogli pracować, czyli właśnie takie praktyki jak TDD, jak czysty kod i tak dalej. To jest najważniejsze i myślenie. Natomiast oczywiście każdy chce doświadczonych osób, więc jak zacząć? Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to są tak naprawdę programy stażowe, których jest dość sporo. Są już w większości płatne, więc to nie jest tak, że idziesz do Janusza pracować za darmo, więc można przy okazji jakoś tam, że tak powiem, się utrzymać, pracując przy okazji. No i tak naprawdę to doświadczenie komercyjne jest najważniejsze, więc wszystkie programy stażowe, wszelkiego rodzaju praktyki, to jest najlepszy start, bo to daje ci praktyczne to, czego potrzebujesz.
jak wygląda ta praca na co dzień, jak wygląda praca z innymi ludźmi, jak wygląda czytanie czyjegoś kodu, jak wygląda praca z kodem, tak żeby ktoś potem mógł z tego korzystać. I to jest wydaje mi się moja odpowiedź. I te praktyki, które idą w pierwszej kolejności, od juniora nikt nie będzie oczekiwał, że ty będziesz nagle dzielił monolit i proponował nową architekturę. Ale na pewno od osoby, żeby miała ten potencjał, żeby ją jeszcze bardziej zainwestować, to jest analityczne myślenie, umiejętność zrozumienia problemu, a druga sprawa to jest faktycznie umiejętność napisania kawałka ładnego, czystego kodu. No i obstawiam też tutaj, że no, przynajmniej dla mnie są ważne, mimo że teraz praca zdalna trochę zmieniła świat, no to jednak współpraca. Nie jesteśmy już w czasach, gdzie jest się samotnym kowbojem i pisze się samemu kod. Teraz pracujemy w zespole, więc umiejętność komunikacji, łatwej komunikacji z innymi, dogadania się też jest kluczowa. Więc jakby były dwie osoby, które mają podobne umiejętności, natomiast jedna jest bardziej komunikatywna, widać, że jakby jest chętna do dogadania się i łatwiej się z nią będzie współpracowało, no to ta osoba zawsze będzie miała przewagę. Ale to jest moje osobiste zdanie, moje doświadczenie. Przecież możemy następne pytanie. A co z testami kontraktowymi? Cześć Mateusz w ogóle. Czy testy kontraktowe nie uchroniłyby Cię od problemu z wycofaniem wersji prod, o którym wspomniałeś, czekając na monitoring? To jest absolutnie fair point i ja na wielu swoich prezentacjach poruszam temat testów kontraktowych, które dla mnie w świecie mikroserwisów są po prostu mustem. Tak jak testy unitowe, są to gdzieś to słyszałem, to określenie, to chyba tam chłopaki, którzy stworzyli Spring Cloud Contract. Oni to określali, że testy kontraktowe to jest takie TDD dla architektury, to jest takie TDD dla mikroserwisów. Więc Mateusz, jak najbardziej testy kontraktowe, ja wszędzie, gdzie są mikroserwisy, uważam, że są mustem i eliminują bardzo dużo takich podstawowych błędów. Po prostu w tej prezentacji już nie byłem w stanie zmieścić więcej. Natomiast nie, zgadzam się z Tobą w 100%. I tak potem ten monitoring, alerting jest potrzebny, bo testy kontraktowe wyeliminują Ci proste błędy, tak jak testy unitowe, natomiast potem przy tej zmieniającej się produkcji testy kontraktowe no to testują Ci połączenia pojedyncze, natomiast musisz mieć to observability, musisz mieć ten monitoring, żeby wiedzieć, czy ta produkcja, która jest żywym organizmem, gdzieś tam sobie żyje i ma się dobrze. Ale świetne pytanie i fajnie, że o testach kontraktowych przypomniałeś. Jak motywować po tym ostatnim etapie, gdy PO zmienia wymagania? Krzysztof, dzięki za pytanie, Krzysztof. To jest świetne pytanie, bo ja uważam, że sytuacja, w której kończymy, i najśmieszniejsze na jednej konferencji, na której właśnie pokazywałem tą prezentację, po konferencji przyszedł do mnie kolega, gość, który powiedział, że śmiał się na końcu, ale to był taki śmiech przez łzy, bo właśnie tydzień wcześniej mieli sytuację, gdzie biznes powiedział sorry, ale jednak to idzie wszystko do szuflady. I tak szczerze mówiąc uważam, że ta sytuacja nigdy nie powinna nastąpić. Po to podchodzimy agile'owo, po to podchodzimy bliska współpraca z klientem, żeby nie wyrzucać roku pracy do kosza, bo to jest po prostu zmarnowany czas wszystkich, to jest mega demotywujące. I więc wstęp, a jak motywować po ostatnim etapie? Jak motywować siebie, czy jak motywować zespół? Wydaje mi się, że no po prostu trzeba stwierdzić, że jest to życie, mimo że jest to frustrujące strasznie. Jeżeli to jest coś, co w firmie jest normalne, to obawiam się, że średnio. To trzeba się zastanowić, czy nie inny projekt albo inna firma. Natomiast wyciągnąć lekcję. Nie dopuścić, żeby coś takiego się stało następnym razem. Pracować blisko z klientem. A jak siebie motywować? No naprawdę, no, trzeba się pogodzić, że to nie jest coś, na co mamy wpływ. To nie jest nasza decyzja. To jest coś, no, tam, gdzie uderza piorun, też nie mamy wpływu, to się dzieje. I tutaj myślę, że tak samo trzeba do tego trochę podejść i patrzeć, co następnego możemy fajnego zrobić, gdzie się czegoś nowego nauczymy, a lekcje z tej sytuacji tam zaaplikować, żeby nigdy więcej nie trafić na to samo. No. To co następne? Łukasz. Cześć Łukasz. Pytanie. Czy kiedyś spotkałeś miejsce, w którym faktycznie wszystkie te problemy piekielne udało się rozwiązać, czy to raczej święty graal, którego wszyscy szukają, ale nikt nie widział? Patrząc na to, że opowiadam tę historię, to widać, że nie ma, nie spotkałem takiego miejsca. W sensie te wszystkie historie, które dzisiaj opowiedziałem, to są historie, które widziałem. To nie są historie nawet, które znam z drugiej ręki, to są historie, gdzie ja byłem w projekcie, byłem związany z projektem albo byłem menadżerem związanym z tym projektem. Nigdy faktycznie nie miałem sytuacji, w której, nigdy nie miałem sytuacji, w której rok pracy wyrzuciliśmy do kosza. Nigdy na szczęście nie byłem w takim miejscu. Natomiast wszystkie te techniczne historie były, pojawiały się. I od razu powiem, że odpowiadając dalej na to pytanie,
Wydaje mi się, że nie ma takich miejsc. Wydaje mi się, że nie ma takich miejsc. Oczy otworzyła mi bardzo mocno ostatnio konferencja QCon, na której byłem w Londynie, gdzie prezentacje dawali ludzie z firm typu Twitter, Shopify i tak dalej. Wiecie, firmy, na które wszyscy patrzą i myślą, kurde, tam to wszyscy, oni to muszą robić świetnie. I się nagle okazało, że w tych super fancy firmach, które tak przynajmniej wyglądają trochę z boku, problemy są bardzo podobne i te wszystkie rozwiązania, to tak jak ja mówię, na przykład przejście z tych horyzontalnej architektury na bardziej wertykalną, ono też ma swoje minusy. Przejście z monolitu, to było to jedno z pierwszych pytań, a co jeżeli monolit jest spoko? Przejście na monolitu na mikroserwisy może być największym błędem, jaki popełnicie, bo okazuje się, że monolit był dużo prostszy w obsłudze, nie potrzebowaliśmy żadnych benefitów tego, co dają mikroserwisy, a za to dołożyliśmy sobie tonę złożoności. Więc zakładam, że problemy, które rozwiązujemy jako programiści w IT są złożone. Tam nie ma jednego rozwiązania, które zawsze zadziała. Więc powiedziałbym, że to wszystko, o czym mówię, to jest raczej święty graal, do którego dążymy, aczkolwiek to jest tak dynamiczne, że obawiam się, że ciężko będzie tam kiedykolwiek dojść. Więc tak to widzę. Szpaku. Dziękuję, Szpaku. Jestem osobą w trakcie przebranżowienia się. Jak mogę zdobyć doświadczenie komercyjne? Czy jest możliwość dogadania się, żeby taki staż odbywać na jedną, drugą etatu? Czy firmy idą na takie rozwiązanie? Dobra, teraz Szpaku. Będziemy tak, Szpaku. Znowu mogę Ci powiedzieć tylko z mojego doświadczenia. Ciężko mi mówić za cały rynek. Jedna, druga etatu w mniejszych firmach zakładam, pewnie się da. Myślę, że są takie firmy, które gdzieś właśnie mocno też spróbują studentów do siebie zwerbować, więc są bardziej elastyczne, więc tą jedną, drugą etatu można. Na pewno, jeżeli jesteś w trakcie przebranżowienia, to sfokusowałbym się na tych właśnie rzeczach, o których mówiłem na początku, czyli pisanie tego kodu, bo dużo tych takich różnych tutoriali i tak dalej jest nastawione na to, żebyś właśnie umiał napisać kawałek kodu. Czyli wiesz, fajnie, że napiszesz kółko i krzyżyk, tylko że milion osób już napisało kółko i krzyżyk. Ważne dla firmy jest to, czy ty będziesz potrafił tą wiedzę, że umiesz napisać ten kawałek kodu, przełożyć na to, że napiszesz kawałek kodu z innymi osobami. I to będzie fajny kawałek kodu, który inni będą mogli też korzystać, więc na to bym się nastawił. Na pewno jakieś staże i tak dalej, jedna, druga etatu. Ja mogę ci powiedzieć wcześniej, jakieś kwestie rzeczy, 4/5 etatu, 3/4 etatu, to wiem, że każda firma, w której pracowałem, była z tym okej. Pół etatu tworzy pewne problemy, bo w tym momencie jakby pracujesz z zespołem i połowę czasu ciebie nie ma. Więc musi być firma, która świadomie to zaakceptuje. I pewnie są takie firmy, zakładam, że chyba moja pierwsza firma, w której pracowałem, byłem jeszcze studentem, no to z racji tego, że studiowałem, no to pracowałem, że tak powiem, godzinowo i faktycznie to wychodziło mniej więcej pół etatu. Więc jakby są na pewno firmy, które są na to otwarte. Pewnie im więcej czasu będziesz mógł poświęcić, tym łatwiej, większą będziesz miał wachlarz możliwości, bo zawsze łatwiej jest zejść z 4/5 etatu do połowy niż z połowy dla ciebie, chodzi mi o to, wskoczyć na 4/5, no nie? Więc większy jest ten wachlarz możliwości. Myślę, następne pytanie możemy. Andy, świetny sposób prezentacji. Bardzo dziękuję. Mr. Hill, naprawdę super rodzaj prezentacji, z luzem oczywiście. No mam nadzieję, wiesz, ja lubię w prezentacji mieć historię, która jest fajna i nie męczyć was swoim gadaniem, a raczej opowiedzieć coś, co będzie wam się podobało, więc bardzo mi miło czytać takie komentarze, bo no, to jest prezentacja dla was i cieszę się, że mogłem wam coś opowiedzieć, co jest fajne, ciekawe i w jakiś sposób się podobało. The introvert quiet. Spokojnik. Super, dziękuję bardzo. I tobie, Marcin, dziękuję również. Kurczę, widzę, że naprawdę, mimo że tak mam poczucie, że do monitora miałem okazję mówić, bardzo się cieszę, że się to podobało. Zawsze się troszkę boję tych prezentacji online, także naprawdę bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za te miłe słowa. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję zobaczyć się na następnych eventach, czy to online, czy to na żywo. Trzymajcie się, życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego, powodzenia i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. To były wszystkie pytania, także prezentacja będzie nagrana na Facebooku, będzie na YouTubie, także też będzie do obejrzenia. Dzięki wielkie za ten spędzony ze mną, wprawdzie wirtualnie, czas. Trzymajcie się.